Witajcie. Dzisiaj będzie taka akcja. O, masz, jak ładnie, ale trafiłem. To jest zięba. No pięknie, niech sobie śpiewa. Dobra, mamy taki chwilowy koncert, ale bierzemy się tutaj za tą skrzynię biegów, słuchajcie, bo rzecz na tym polega, że ten ciągnik nie chce podnosić. Pompa jest nówka. Ja podejrzewałem tutaj cały czas, że tamto łożysko, gdzie jest pompa, tam od spodu, od dekla, tu wam pokażę, bo wy pewnie wiecie, ale nie wszyscy wiedzą. Ktoś będzie oglądał. O, tu jest taki dekiel i tam jest pompa. I obok tej pompy jest takie specjalne łożysko, takie igiełkowe, czy coś tam takiego. I ja to kupowałem nowe, wymieniałem, pamiętam. Ale podejrzewałem właśnie, że ono się wysypało i przez to cały po prostu temat poszedł w kosmos. I przez to podnośnik nie chce podnosić. No ale się okazuje jednak, że to nie z tego powodu, bo rozmawiałem z Jarkiem. No i Jarek mówi, że to coś z skrzyni biegów jest nie tak. Żeby to sprawdzić, jedyny sposób to wypuścić olej, tam już sobie baniak przygotowałem. Wypuścić olej, co zaraz będziemy robili. Tu chyba klucz 24, ja nie pamiętam dokładnie, co to jest. 27, to ten będzie chyba 24. Tak, to jest 24. Przemierzymy najpierw jeszcze, zanim tam będę to wpakował. O! No nie, chyba nawet 22. I zobaczymy zaraz te klucze tutaj, bo widzicie, tu miałem jeszcze jeden, jakiś 30. Co to jest? 21? Kurczę, 21? Co jest niemożliwe? A gdzie 22? No, nie pasuje. No to 24 nie powinniśmy odkręcić i już, no. Bo ten jest 20, tak. No i będziemy w każdym razie puszczali olej, żeby... Teraz w którą stronę? To jest dokręcanie. Odkręcamy. No i żeby to dobrać się do tej skrzyni i zobaczyć, co tam w trawie piszczy. O kurde. Nie wiem, czy puściło, czy nie. Dobra, muszę to zrobić dwoma rękami, także pokażę wam już, jak odkręcę. No, olej już puszczony, leci. Wiadomo, że przy tym człowiek zawsze uwali, ale no co, matowy jest matowy, bo się woda dostała tu po prostu i na to nie ma sposobu, także on będzie tutaj po prostu zawsze matowy, jeżeli woda się dostanie. Nie wiem, czy to po prostu, nie pamiętam, czy jak ja to montowałem, czy jak deszcz padał, czy źle było wypłukane, no ale w każdym razie to tak wygląda, że on będzie matowy. Nic się w sumie takiego strasznego nie dzieje. Nie powinien być, oczywiście powinien być krystaliczny, ale jak się robi na zewnątrz, to niestety takie rzeczy się zdarzają i raczej są bardzo często. Jak będę miał kiedyś garaż, to może wtedy się tym jakoś, to będzie wtedy lepiej. No poczekamy, aż ten olej zejdzie cały, a tymczasem no tutaj korek muszę go na razie zostawię. Dobra, niech będzie tu, żeby mi się nie zgubił. O matko bosko, wszystko mokre, bo tu widzicie, o, zwiało dach. On tutaj leży w tej chwili, bo wichury wiały i to się wszystko tak potoczyło. Mniejsza z tym, trzeba to zrobić. O, i przy okazji, słuchajcie, ja gdzieś ten zegar pamiętam tutaj do motogodzin, do obrotomierza. Ja go kupiłem, muszę go tylko tutaj wrzucić i pewnie to w niedługim czasie zrobię. Ale przede wszystkim najważniejsza rzecz to jest ta skrzynia biegów, żeby nią się tutaj zaopiekować. To jest do podnośnika, do podnośnika mówię, do tura. I zaraz będziemy tutaj, odkurzę, pozamiatam i będę ściągał tą
pokrywę. Niestety tutaj przy tej pokrywie to też trzeba zdjąć układ kierowniczy, ale to nie ma innego wyjścia. Żadna rada, niestety trzeba to po prostu zdjąć, bo tutaj się inaczej do tego nie dobierzemy w żaden sposób. Powiem Wam, że przy tym ciągniku naprawdę mnóstwo roboty zrobiłem. Tutaj, nie wiem, mechanicznie to on jest właściwie, można powiedzieć, że nowy. Podnośnik, most był nieruszany, ale most był nówka. Hamulce, cała skrzynia zrobiona, sprzęgło nowe. Silnik był tam remontowany. Chłodnicę też wymieniłem, bo chyba nawet nie było, to nawet tam chłodnicę pamiętam, że dawałem taką fajną, oryginalną, nie z tych chińskich dzisiejszych i tak dalej. Zawieszenie całe jest od podstaw zrobione nowe. Układ kierowniczy, to wszystkie te swożnie, bolce i tak dalej, to wszystko jest nowe. Mnóstwo pracy tutaj było w tym ciągniku. Wszystkie uszczelki, uszczelniacze, po prostu to naprawdę masa roboty była. No i teraz jeszcze jedną Wam rzecz powiem. Przestrzegam Was przed kupowaniem podrabianych rzeczy, bo przy tym, co ja się tutaj namęczyłem, żeby dopasować te graty, to naprawdę to było po prostu... Gdybym wiedział, miał te doświadczenie, to bym nigdy nie kupił nowych części, tylko jeździł po szrotach i kupował jakieś używki. Choćby powiem Wam, jest nawet taka głupia rzecz jak hamulec ręczny. Kupiłem nowy, cały zestaw, komplet. To wiecie co z tego... Z nowego zestawu to zostało ten guzik i sprężyna. Reszta po prostu poszła nowa. Stara z tamtego, co tu było, to dowaliłem. Tylko jakieś tam, nie wiem, zawleczki, duperele. Wszystko trzeba było zmienić, bo tamto nic nie pasowało do tego ciągnika. Także to takie coś. Dobrze, zabieram się. Nie będę już gadał więcej, przedłużał. Odkręcamy. Gdzie to dałem? Aha, tu jest. I będę odkręcał teraz układ kierowniczy w pierwszej kolejności, tylko będzie z nim problem, bo jak go, o ile go coś tam podniosę, kurde, nie pamiętam, a nie, to nie kierowniczy, Boże, co ja gadam, lewarek skrzyni biegów, no czemu mi nie mówicie? Dobra, żartowałem. Pyk i ten lewarek, bo bez tego nie da rady. Tam widzę, że ten olej, muszę przesunąć beczkę. No bo wiatr wieje. O, i już jest teraz dobrze. Oczywiście ja go schowam tutaj do garażu, żeby mi się no woda nie zabrudził, nie za jakimś tam, nie wiem, igliwiem. Widzicie tutaj to wszystko, ten dach też by przydało się zrobić. Ale jest jak jest, no. Dobra, odkręcę to wszystko. O, pyk. I zaraz będziemy patrzyli, jak to wszystko schodzi. No, pierwszy etap zrobiony. Odkręcona tutaj dźwignia biegów. Tutaj widzicie, jak to wygląda, ale kurczę, zapomniałem to odkurzyć. Idę po szczotkę. No. Śruby wszystkie odkręcone. Teraz przyjdzie tylko. O kurde. O, masz ci los. Trzeba czymś to podważyć, bo przecież ona nie zejdzie po dobroci. Tym bardziej, że ona jest złapana na silikon. Muszę coś. No nie, no tak to sobie mogę. Muszę jakieś znaleźć narzędzie. No bo tu. O kurde. Nie, tutaj po prostu jej nie wyciągnę. Muszę, idę po śrubokręt jakiś, zaraz Wam pokażę. No, poluzowana pokrywa. Teraz tylko ją stąd wytargać jakoś. Nie wiem, którędy, nie pamiętam, jak to się robiło. Którędy jest najłatwiej. Trzeba ją tutaj unieść, ale żeby ją wytargać. Kurde, chyba to z tamtej strony było, bo tu te przewody, przejdę z drugiej strony. Nie, tam już do przodu nie pójdzie, czyli to trzeba tylko tutaj
musi być. No widzicie, i to zapomniałem, jak ją się wyciąga, cholerę. I chyba tutaj trzeba będzie jeszcze to odkręcić. Coś mi się zdaje. Bo inaczej... Ojej, te klucze. Bo inaczej to nie chwycę tego. O ty kurde, ale przekręciłem. Ale czy to właśnie warto odkręcać? Ajajaj, ale numery. No bo to wtedy olej pójdzie, nie? Dobra, spróbuję, wezmę dwie ręce to wszystko. No, pokrywę zdjąłem. Teraz zajrzymy do skrzyni po kolei. Tu wszystkie tryby były wymieniane, wszystkie. Wałki chyba też już nie pamiętam, ale widzę, że tu wszystko jest... Wszystko jak należy. Ja tu nie widzę, żeby coś... Ale się nie znam, no to może tam czegoś nie widzę. Potem sam będę ten film oglądał. O! Bo tam nie dojrzę, a teraz jak kamerę tam wcisnąłem, to będę też patrzył. Dobra, to z tej strony. Tutaj te wodziki trzeba... Co tam kurczak? Jest nie tak. Tam wszystko ładne, no. To powinno być ustawione wszystko w jednej chyba tej, nie? Ale jak to ustawić? Bo tutaj jest teraz ustawione wszystko w jednym. Ale to tutaj też powinno być chyba. O matko bosko. Jak to ma działać? A, bo tu jeszcze jest takie coś. O. A, to nie wiem do czego to jest. Chyba wsteczny. I teraz tu by tak ustawił. Tu tak. To do przodu powinno pójść. Chyba. A to? Co to jest? Ten się nie chce ruszyć. Nie wiem, co to jest. To chyba też się powinno ruszać, co? No bo tu widzę, że ten... I to chyba jest ten jinx od wałka. O, tego... O, jest coś. O kurde. O, jest. Tam się ruszy. A tu nie. No nie wiem czemu to tak ciężko łazi. I co tu, o co tu chodzi? Nie wiem, no kurde, dobra, zobaczę jak to wygląda i o co tu chodzi. W komentarzach bardzo was proszę, piszcie co tu mam sprawdzić. Nie wiem, może skoczę po Roberta jakoś, żeby on tu zajrzał. Ale ja nie widzę ani połamanych zębów, no przecież wszystko nowe. Ani tutaj jakoś tam pokrzywione, czy coś pogięte, to nie widać. Czego to tak kurna łazi ciężko? O! O to! Udało się. Cyk i cyk. I tutaj jest. I teraz się rozruszał. Ale to jest chyba ten, ale o co tu chodzi, to ja nie wiem.
O matko, dobra. To już wiem, że nic nie wiem. Przynajmniej to rozebrałem. I widzę, że tam nic nie widzę. Teraz trzeba poszperać po internecie, zobaczyć jak skrzynia wygląda. I o co chodzi z tym wałkiem, że tak zgrzyta. Że podnośnik tutaj nie włącza się. I że w momencie jak go włączę, to on strasznie zgrzyta i tak dalej. Widzieliście chyba to na poprzednich filmach. Zobaczymy o co tu kaman, bo sam jestem naprawdę ciekawy. Na razie to tylko przykryję tak, o żeby deszcz tutaj nie padał. Cholera, no chętnie bym to zrobił, ale nie wiem jak i nie wiem co. Dobra, pojadę po mechanika, zobaczymy, może on coś poradzi. Ktoś musi poradzić. No. Także to jeśli chodzi o ten temat. Co jeszcze chciałem? Aha, jeszcze chciałem coś innego tutaj porobić, ale to mniejsza z tym. Dobra, dzisiaj taka po prostu papranina, nie wiadomo do czego ta robota, ale przynajmniej przygotowane, żeby tutaj można było zajrzeć. Łożyska, wszystko tu jest wymienione. Wszystko. Nie powinno się tutaj nic dziać, to powinno wszystko hulać jak trzeba. No naprawdę nie wiem. Dobra, poszukam w każdym razie tego obrotomierza, bo on mam, na pewno zrobiłem, naprawiłem chyba, czy już kupiłem nowy, też nie pamiętam. Ale go tu zapakuję i będzie tu skompletowany. Jeszcze tylko tyle, że sufit muszę naprawić i wszystko będzie w porządku. Dobra, taka zajawka dzisiaj, a nie film. W każdym razie będzie ciąg dalszy. Zrobić to muszę, tur mi jest potrzebny, bo będzie robota ze słupami. Ale to zobaczymy. Tymczasem na szybkiej robocie. Trzymajcie się, piszcie komentarze, bo bardzo uważnie je czytam. No i zobaczymy, może mi coś podpowiecie, co mam tutaj zajrzeć. Czemu zgrzyta ten podnośnik? Czemu on się nie włącza? Czemu się w momencie, kiedy jak go wrzucę, próbuję podnieść pompę, włączam, to chrupie, zgrzyta i nie podnosi absolutnie nie. Jakby coś tam nie stykało, nie dochodziło, nie wiem. Zobaczymy, może przy następnym filmie będzie odpalanie, ale to muszę Roberta ściągnąć, żeby to zrobić. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!